Choć sezon letni dopiero ruszył, statystyki są zatrważające. Według danych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do dziś w Polsce utonęło już 96 osób. 3 przypadki odnotowano w województwie śląskim, w tym 2 w pierwszy weekend wakacji. To więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Dlaczego tak dużo? Choć co roku mówi się o bezpieczeństwie nad wodą, zastanawiają się sami ratownicy. Fatima Orlińska. Do największej liczby utonięć, jak mówią ratownicy, wciąż dochodzi na skutek brawury i spożywania alkoholu podczas wypoczynku na plaży. Często zapomina się również, że nawet najlepszy pływak może z naturą nie mieć szans. I choć kąpieliska w regionie w większości są już strzeżone, plażowicze wciąż popełniają podstawowe błędy. Myślę, że główną też przyczyną to jest po prostu nieumiejętność pływacka. I trzeba, że tak powiem, zacząć edukować młodzież od podstaw, żeby po prostu tych utonięć było mniej. Czerwiec zawsze przynosi nam dużo utonięć, jest ciężkim miesiącem. Ja sobie to tłumaczę, że ludzie po prostu od nas uciekają. Nie wiem, czy tutaj, bo my, nasza praca polega na prewencji, tak? Jeśli dobrze wykonamy swoją prewencję, dobrą pracę, będziemy ich, że tak powiem, chodzić za uszami truć, to do tych wypadków nie dochodzi. Tutaj naprawdę jeździmy, patrolujemy, cały czas mówimy i na tym jeździe, że naprawdę jest tutaj bezpiecznie. Ale dlaczego ci ludzie od nas uciekają? Ja sobie staram na to pytanie odpowiedzieć od wielu lat. Również od wielu lat służby ratownictwa wodnego w swoich działaniach wspierane są przez funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej. Coraz częściej przy samych kąpieliskach powstają dedykowane posterunki, a wszystko po to, by ten wypoczynek nad zbiornikami wodnymi z każdym rokiem był jednak coraz bardziej bezpieczny. I choć w perspektywie mundurowych świadomość jest coraz większa, to kiedy w grę wchodzi wakacyjny luz i alkohol, o racjonalne myślenie trudno. To nie jest, że tak powiem, dobra para, alkohol i woda, bo no to tworzy problemy. Czy to jest wszystko jedno, czy to jest na łodzi, czy to jest na materacu, czy to jest pływając w pław. Alkohol na pewno nie będzie pomagał, więc my jak najbardziej przestrzegamy przed nadużywaniem alkoholu. Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, grilli i tak dalej, to jest zabronione na plaży. Nie ma tutaj żadnej uchwały na ten temat, natomiast są informacje, są nakazy i to jest międzyludzkie takie, że powiem, dobre traktowanie się wzajemne. Wzajemnie warto też zwracać na siebie uwagę, zwłaszcza wypoczywając nad wodą. Jak pokazuje przypadek z Glinicy, gdzie podczas pierwszego wakacyjnego weekendu utonęła 9-letnia dziewczynka, wystarczy chwila, by doszło do tragedii. Dziewczynka ze swoją starszą siostrą i koleżanką oddaliła się do akwenu nieopodal domu, a ich matka prawdopodobnie, jak przekazuje prokurator, nie miała tego świadomości. W sprawie trwa śledztwo. Prokuratura rejonowa w Lublińcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia 9-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego dziecka. Dziewczynka weszła do wody, straciła grunt pod nogami i zaczęła się topić. W tym czasie matka dziewczynki przebywała w domu, który znajduje się w odległości kilkuset metrów od tego stawu. Dziewczynka utonęła w stawie, w którym obowiązuje zakaz kąpieli. Ten niestety wciąż przez wielu, również dorosłych, jest lekceważony, a do utonięć dochodzi właśnie w miejscach, gdzie nie patrolują ratownicy wodni. Jak wynika z policyjnych statystyk, w starciu z wodą najczęściej przegrywają dorośli mężczyźni.